Witam serdecznie wielką elitę YouTube'a, czyli moich drogich widzów, a także nowe osoby, które przypadkiem tutaj trafiły w 49. już odcinku Niesamowitych Gier. Dziś, tak jak już wspominałem, zajmiemy się słynnym klasykiem z dawnych lat. Grand Theft Auto 3 to świetna opowieść o świecie przestępczym, osadzona w dosyć sporych, jak na tamte czasy, rozmiarów otwartym świecie. Gra została wydana w 2001 roku na konsolę PlayStation 2, natomiast użytkownicy komputerów PC musieli poczekać na ten tytuł do 2002 roku. W GTA wcielamy się w rolę niemego gangstera, któremu szczęśliwym trafem ledwo udaje się uniknąć odsiadki. Szybko poznajemy przedstawicieli tutejszych gangów i otrzymujemy od nich dobrze płatne zlecenia. A sama fabuła szybko się rozkręca i nie brakuje w niej zaskakujących zwrotów akcji. Nie będę jednak zbytnio zagłębiał się w kwestie fabularne, aby nie zepsuć ewentualnej rozrywki związanej z tym tytułem osobom, które tej gry jeszcze nie poznały. Powiem jedynie, że jest ona dobra i dosyć długa, dzięki czemu historia opowiedziana w Grand Theft Auto 3 dostarczy nam przedniej rozrywki na wiele godzin. Świat składa się z trzech sporych rozmiarów wysp, imitujących współczesny Nowy Jork. Na początku możemy poruszać się jedynie po dzielnicy portowej. Później, w miarę postępu w grze, otrzymujemy dostęp do centrum miasta oraz przedmieść, na których znajduje się także lotnisko. Sterowanie protagonistą może wydawać się dziś nieco toporne, jednak w czasach powstania gry nie było raczej dużo większych możliwości pod względem realizmu i płynności animacji postaci. Inaczej ma się sprawa z prowadzeniem samochodu. Samochody prowadzi się dobrze, jednak trzeba uważać, gdyż te z łatwością przewracają się i po wypadku lądują raczej podwoziem do góry, co w GTA oznacza następujący po chwili wybuch wywróconego pojazdu. Oprócz wykonywania misji fabularnych mamy wbrew pozorom do wykonania sporo zadań pobocznych, takich jak szukanie ukrytych paczek, za zbieranie których otrzymujemy pieniądze. Paczek jest 100, a są ukryte w różnych miejscach na terenie całego świata gry. Za zebranie każdych kolejnych 10 paczek otrzymujemy także darmową broń pojawiającą się przy naszej kryjówce. Po zebraniu wszystkich nasza kryjówka przypomina istny arsenał. Możemy także wykonywać misje jako policjant, strażak, sanitariusz medyczny czy taksówkarz, za które także otrzymujemy ciekawe nagrody, jak choćby możliwość nieograniczonego biegu sprintem, apteczki w kryjówce czy specjalna, szybsza i bardziej wytrzymała taksówka o groźnym wyglądzie. Istnieją także ukryte zadania polegające na eliminacji członków danego gangu, jazda zdalnie sterowanym samochodzikiem uzbrojonym w bombę, czy misje polegające na jak najszybszym dojechaniu w dany punkt. Od siebie dodam, że wyżej wspomniane zadania dodatkowe najlepiej wykonywać możliwie jak najszybciej, gdyż na początku wszystkie występujące w grze gangi są do nas nastawione neutralnie, co z biegiem czasu ulega drastycznej zmianie, aby pod koniec gry wszystkie gangi z wyjątkiem jednego nas nienawidziły. Członkowie tych gangów występują w różnych dzielnicach i będą nas atakować, gdy tylko znajdziemy się w zasięgu ich wzroku. Wracając do świata gry, to miasto jest zaprojektowane bardzo dobrze. Będziemy zwiedzać wiele ciekawych miejsc, jak i obskurnych nowojorskich zaułków. Samochodów w grze jest całe mnóstwo, a niektóre z nich są unikalne. Takie samochody można zdobyć jedynie podczas wykonywania poszczególnych misji, a różnią się one swoim unikatowym kolorem czy specjalnymi atrybutami, jak na przykład odporność na broń palną. Nie muszę chyba wyjaśniać, jak bardzo taki samochód może nam się przydać w końcowych etapach gry. Postacie występujące w grze także są zróżnicowane pod względem swojego wyglądu, poruszania się, zachowania czy dźwięków, które z siebie wydają. Cały świat żyje jakby własnym życiem, co bardzo pozytywnie wpływa na odbiór doświadczeń płynących z gry. Graficznie Grand Theft Auto 3 oczywiście nie powala w dzisiejszych czasach, jednak grafika, choć stara, to nie jest brzydka i w mojej opinii w niczym tutaj nie przeszkadza. Muzyka w grze jest bardzo dobra, a jadąc samochodem mamy do wyboru kilka stacji radiowych, z których każda oferuje inny typ muzyki. Osobiście bardzo lubię ten tytuł, a stara trójka to część, przy której spędziłem najwięcej czasu, jeżeli chodzi o całą fenomenalną serię gier spod szyldu Grand Theft Auto. GTA 3 można oczywiście zakupić na platformie Steam.
Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi świetnymi produkcjami przedstawionymi w serii Niesamowite Gry. Do widzenia!